jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. I gramy w kolejny raz w The Forest. Od ostatniego czasu, co nam się tu pozmieniało? No, wybudowaliśmy platformę. Są już projekt ścian mamy. W ekwipunku dużo się tam nie zmieniło. Znalazłem tylko liny, tam wioska Kanibali była. Powiem wam, że te noce, co tutaj się spędziło, były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. I nie mówię tego tako, bo były ciężkie, ledwo co tutaj przeżyliśmy. Nie wiem jak ty, Olu, ale ja nie mam... Lizard. Jak on się tam wabi? Tu jest bardzo ciężko z jedzeniem. W dzisiejszym odcinku chciałem bardziej poświęcić czas takim jedzenie, żeby zdobyć. Ale Ja chyba... chcę robić ściany. Dobrze, to ty rób tę ścianę, a ja pójdę tutaj, popoluję troszkę, bo bez jedzenia będzie u nas krucho. A właśnie bardzo szybko tutaj wszystko ucieka. Naprawdę, bardzo szybko. Z Olą staraliśmy się tutaj troszkę połapać to wszystko, a to bardzo szybko uciekało. Jakieś snickersy. Flaszka już pełna. Ogólnie z tych kwiatków się coś tam robiło. Tylko nie wiem w jakiej kolejności. Wszystko się dowiemy niedługo. A tu jest stawik, tak. Ja z tego stawiku chciałbym łowić ryby, jeżeli tu znajdę ryby. A ten stawik chyba jest ubogi. I tych... piłka. I tych rybek nie ma. Albo ja jestem tylko ślepy. Nie, ubogi stawik. Był tu jeszcze jeden stawik, gdzie na pewno były ryby. Bo tam znalazłem właśnie ten taki kijek do ryb. I nie wiem właśnie skąd ten kijek się tak... Jego się też robiło. Ale jak tutaj zwiedzałem sobie teren poza odcinkiem, to tutaj był... Gdzieś tu było. Halo. Dlaczego? Taki kemping mały, bym powiedział. Ej, no ale to nie było tak daleko. Gdzie to jest? Taki mały ten kemping był. Namioty, tam można było spać. Przy okazji tam stawik był. No, gdzie on jest? Albo on tam niżej był. Właśnie stamtąd mam tą wędkę. Jezus, coś mi tu wyskoczyło. Pyk, pyk. Okej, o, chwila, to chcę. Ogólnie, o, jest. I tutaj były ryby. Są. Ale że mam zeza i nie trafiam, to już nie moja wina. Tu ogólnie po ryby będę sobie przychodził. Okej. Bo bardzo są widoczne, ale muszę jeszcze ogarnąć, o, jak się je łapie. Tyk, mam. Nie chciałem się napić, ej. O, tu kurde jakiś sum jest, ja chcę tego suma. Nie wiem w ogóle ile ryb można mieć. Czy on jest ograniczony jakiś? Jaka duża. Ja mieć rybę. Ja będę wyśmienity łowniczy. Nie wiem w ogóle. Czy jest łowniczy, ale tu będę przychodził ten. Tylko cholercia bym to chciał jakoś oznaczyć. Bo tu bardzo ładnie ryby widać. Ile tych ryb już mam? 3. Chyba nie można mieć więcej ryb w ekwipunku. Ale zobaczę, jeszcze jedną złowię, najwyżej na patyku zaniósł. Co, mogę ją wziąć? No, tak nie myślałem. Co, ona idzie za mną? Nie. Ona odwaliła. Świksy.
Zaraz odprowadzę po naszej małej wiosce, tylko dopóki jest widno, o. Wezmę sobie tą jedną rybę, dam Oli, tam zaniosę jej. Zawsze jedna ryba więcej. Mam dla ciebie rybę na patyku. Cieszysz się? Jest moim Dobra. niebieskim marzeniem. Taka ładna ryba na patyku. Widzisz w ogóle tą rybę na patyku u mnie? Patrz. O Jezus. Widzisz? Nie. O, teraz widzę ryby. No to sobie ją podnieść. Dobra. Idę tu jeszcze lizardę widziałem. Aha, i jeszcze była mowa, że mi gra laguje, czy coś tam, bo jak się obracam, to jest takie rozmazane. To nie jest, że gra mi laguje. To są po prostu w ustawieniach gry. Tylko teraz tego nie mogę znaleźć. To są coś typu shadery i one mają urozmaicić grę, że widok z ludzkiego oka, bo jeżeli się normalnie tak szybko odwracasz, to też masz takie rozmazane części. Ja to mogę gdzieś tu wyłączyć, ale teraz na szybko nie będę tego szukał, bo ja nie wiem do końca, gdzie to się ustawiało. Dobra, nie przedłużając, pomogę Oli. A, zrobiłem sobie siekierkę. Ulepszyłem sobie ją, dając do niej te szmatki. Teraz można ją podpalić. I ulepszyłem ją też zębami tych. Zębami. O właśnie, Olu, nie wiem, czy to zrobiłaś. Zębami tych kanibali możesz naostrzyć tak jakby siekierę. Że jest Jak to się ostrzej. robi? Naciśnij i weź prawym na swoją siekierę. Naciśnij prawym. I No. masz takie na górze, na tym jak jest ta ściereczka, takie te zęby. No. Naciśnij na jeden ząb i naciśnij na ten, co z drzew leci, te tresap. Tutaj też po prawo troszkę, nad liściami. I robi ci się taka śrubka i naciśnij tą śrubkę prawym, a potem sobie na ten. Myszką przyczep, gdzie chcesz te zęby. No ja polecam ci na ostrzu je gdzieś tam przyczepić. Tu se przyczepię i tu se przyczepię. No i gdy to skończysz, no to już koniec. Łapiesz tą siekierę i jest ostrzejsza według tego. Liściami możesz ją przyspieszyć jeszcze, jeżeli masz liście ptaków. Ja nie wiem, czy mam liście ptaków. To da się ją, że szybciej się bijesz. No szybciej po prostu bije. A teraz niby jest ostrzejsza i powinna według tego większy damage zadawać i szybciej ścinać. Ale szczerze ja ci powiem, różnicy nie widzę. Ja sobie na pewno zrobię to. Ta, myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Jeszcze sobie ją powiążę. A, i takie coś z kanibalami wyleciało. Nie wiem szczerze, co to jest. Ale da się tym bić. Trochę wolne. Ale tam nie będę wybrzydzał. Ścinam ci tu drzewko. Tak jakby kto pytał. Poczekam do nocy i chcę pokazać, ile tu kanibali jest w nocy, gdy już mamy obudowane. One nas tak nie nawiedzają. Ale to i tak jest bardzo dużo kanibali. Ci tu ścinam, tylko że ja jego nie zbieram. Dobrze? O, wiesz co? Tą drugą siekierę se zrób z kamienia. Chyba idzie szybciej to drewno. Drzewo czy drewno? Ale ścinam drzewo. Właśnie to jest takie Idzie pytanie szybciej niż pułapka. ucinanie drzewa. Tu drewno wydobywasz, ale drzewo ścinasz. No. Pytanie pułapka. My ogólnie tutaj gramy, bo The Forest ma trzy ustawienia gry. W jakimś aktualizacji to przyszło. Jest Peaceful. I teraz tutaj mamy taką zagwozdkę. Czy to chodzi, że tu jest bez kanibali? Czy to chodzi, że tu są bardzo łatwe kanibale? Jest normal, my gramy na normal i jest hard, no, czyli bardzo trudne. My gramy na normal, ale ten normal jest taki śmieszny, bo jest naprawdę w pierwsze dni jest tak dużo kanibali, że aż strach wyjść po prostu, gdy już będzie troszkę ciemniej, strach już wyjść z osłonionego domku. Jeżeli tu bym miał grać na przykład sam, bez Oli, to ja bym tu nie wytrzymał długo. Bo za dużo ich po prostu. I nie wiem, czy tutaj chodzi o to, że kanibale są. Wioskę mamy tam, ale to jest daleko wioska. To też takie trochę niemożliwe.
Ja ci to drzewko będę tutaj pod ten przynosił, bo nie będę tam zanosił całkiem. Dobrze? Najwyżej bierz sobie stąd. Ja ci tu będę przynosił je. Masz kurwa, ma. Co się stało? Mam tu jaszczurkę. A zamknęła Chciałabym się z jaszczurką. jest. Nie, dlatego nie sprintuję. Ja wolę sobie nie sprintować. Normalnie sobie pochodzę. Nie będę tak z tego tracił jedzenia przy okazji. Normalnie hotele. Dobra, a ja sobie jedzenie sobie, bo nie mam Zaraz tą jedzenia. suszarkę weźmiemy, gdy ten domek osłonimy, bo wtedy też mieliśmy problem. Kanibale nam z suszarek jedzenie kradły. Przychodziło ich bardzo dużo i jadły nam, no jadły, zabierały nam po prostu całe jedzenie. Dlatego najpierw chcemy sobie zrobić domek, tak jak tam jest, już zaczęty, tylko trzeba go skończyć. Skończymy ten domek i w środku domku zrobimy suszarkę, że nawet gdy będziemy mieli kanibali przed domem, to one nam do środka nie będą wchodziły, bo to jest masakra. Żeby kanibal, kurczę, kradł nasze jedzenie, a my głodujemy potem. One nas szybciej wykończą tym, że my z głodu umrzemy, niż oni nas będą zabijały. Tutaj pod bramą masz bardzo dużo drzewa. Okej, tylko sobie rybkę chcę zjeść. Bo brak jedzenia, nie wiem, do końca. Przynajmniej to, co widzę, to tutaj od razu pod bramę ci staram się przynieść. Teraz pójdę po więcej pościnać. Ewentualnie sanki zaraz byśmy mogli zrobić. Znowu kurczę, jak na tym, jak sobie graliśmy tak o bez kanibali, żeby się nauczyć grać troszkę i ogarnąć grę. Tam jest ziął wszystkie drzewa. Tak, cały Jeden las praktycznie zrobiliśmy. pół 100 metrów w Cały każdą stronę. las prawie zrobiliśmy, ale no wtedy była taka wielka posesja, no bez kanibali to się bawiliśmy, kładliśmy to, co to jest i się tym bawiliśmy. A z kanibalami jakby coś takiego zrobić, to przecież byśmy nigdy nie zrobili. Tam cięliśmy sobie drzewo nocą, bo wiedzieliśmy, że nic nie przyjdzie, a weź tutaj zetnij drzewo nocą. Halo. Coś mi zrobiło. Aaaa. Widzę. Halo. A! Utknąłem! A on tu jest. A nie mam. Ola! Pomocy. Bo mnie bije. O, nie mam życia. Aha, bo tu jeszcze jeden jest. Zajmiesz się tamtym? Ja temu łeb No to odrąbę. nie do końca, bo... O-o. Odrąbałem mu łapę. A ten... Czekaj, ja sobie łapę upiekę. Nie szczurka, nie ryba, nie zając, łapace. Zabrałeś tamtą łapę, czy nie? No nie mamy miejsca. No dobra, to ja ją zabiorę, bo właśnie jedną łapę wziąłem. To jego może nie rozczłonkowujmy, dopóki tej suszarki nie zrobimy. To co, bierzesz to Zabij drewko? wszystko ten. Co się stało? Nie mogę! Krój chyba ten wziął. Ale kanibal też tu jest. Ale jestem na hita. Jak on się na mnie rzuci, to po mnie. Czekaj, da się już tą jeść? Dobra, już pomagam, już mam jedzonko. O, ci O odepchnął. kurwa, ale... Tutaj go nakurwiam, węgorza, na. O, ząb. Dobra. No dziwne, że tak wcześniej przyszły. Czekaj, jest jeszcze jedną tam opiekę, na przykład nogę. Odrąbię jemu nogę. Tutaj sobie nogę ustawię. Ręka, noga. Okej. Okay. I tą nogę sobie zabiorę. Żeby mieć cały czas coś pod jedzeniem. Dajmy Zaraz więcej jeszcze ognia. dojdę dalej.
Okej, okay, jak ten domek wygląda? Co, jak nam się domek popsuł w takim razie? No, też nie, dobrze. Zjem sobie tą nogę. Wstawić ci nogę? Może cię brak. Niby mam brzuch pełny, ale... To chodź, bo tutaj coś jest do jedzenia i nie wiem, o co chodzi. Bo ja nie dawałem królika, a tu nagle królik jest do jedzenia. Aha, palił się. Był tutaj, do tego kazałem ci zamknąć drzwi. To idź, bo królik jest do jedzenia. Tak nie widzę. On się napije. Tą katanę jeszcze w jakimś odcinku będziemy musieli znaleźć, będzie dobrze. To jest, pić nie mogę. O, dobra, źle byłem ustawiony. Okej. Wow, wow, no już nie narzekaj, lepsze. Skończony ten domek jest? What? Zapraszam. Czekaj, zobaczę, czy można sufit kłaść już. Tylko gdzie jest sufit? To jest sufit? Tak, to jest sufit. Dobra. Dajmy sobie tu sufit. Czekaj, jak on tu idzie? I tak, tu nie chciałem, żeby szedł. Ale nie, fajny daszek będzie. Okej. Okay. Taki dasiunio. Dobra. Na przykład, czy da się coś w suficie? Nie, nie będzie się dało. Czyli to będzie jednopiętrowy. Chciałem taki dwupiętrowy zrobić, ale widzę, że w tych sufitach się nie da na przykład R, żeby tą dziurkę sobie zrobić, czy coś takiego. Więc dobra, to będzie domek jednopiętrowy. Suszarkę damy tu. Tu zasłaniam, przepraszam. Suszarka przy drzwiach, czy przy tym? Tam dalej. Okej, nie ma problemu. Może jeszcze trochę na bok. Wezmę, przesunę tutaj. Może być tu? Tak, masz patyki, 8 patyków potrzeba. Zaraz te poczłonkujemy ich wszystkich, damy tam do suszarki. No, no to już coś tutaj mamy. Na jedzenie już też troszkę narzekać. Dobrze, już mam, już mam. Na jedzenie też już na razie narzekać nie możemy. No bo jednak suszarka nam też będzie to trochę tutaj dawała. Okej, okay, to ja daję jedzonko, jakie mam. Co jest, nie mogę jedzonka dać. Ej, no, nie mogę ustawić jedzenia. Albo już nie mam. A, bo już nie mam. Nie, no jak nie mam? Mam jeszcze nogi. Rrr. Co jest? Nie mogę tutaj jedzenia tak ustawić. Czekaj, ja tak będę mógł? O, mogłem tutaj. Dobra. Idę tamtych porozczłonkowuję. Możesz mi, bo zaraz zrobię ciemno, a tam jeszcze jestem drobny. A, dobrze, już. Porozczłonkować to samo, że w tej chwili, a tutaj nie wiadomo, czy nie w tej chwili.
Ale dużo już nie ma. A wiesz, że nie musisz wchodzić do środka, stąd możesz sufit kłaść? Patrzysz się tu do góry i kładziesz. Szkoda, że latarek się nie da z nich wyciągać. Fajnie by było. Kurde, muchy latają, trzeba ich spalić. Ciekawe, czy coś z głowami można robić. Tak, C, tylko widzisz, coś tam jest nie tak. Znowu królik się spalił. Te króliki nam się same tu palą w ogniu. Masz miejsce na jedną rękę? Zobacz, czy masz w ekwipunku dwie ręce. Jeżeli masz dwie ręce, to już nie weźmiesz. No, z tego została jedna ręka i jedna noga, więc jeżeli masz tam miejsce na jedną rękę i jedną nogę, to proszę bardzo. Tutaj masz jedną rękę i jedną nogę. To sobie podnieś. Ja idę tutaj do środeczka. Jezu, jak krzykło. Coś tam słyszę, postawiłaś. Gdzie to jest? Czekaj. Gdzie to cholercia jest? Tu jest. O Jezus. Wzięło mnie się, kliknęło to. Okej. Dajmy, że tu będzie tak. Masz jednego patyka? Walnij tu jednego patyka. W to. No i mamy światełko. Przed domkiem, a w domku jakieś ogarnę zaraz światełko. No to co już może być na ogonie. Tak, ale chodzi, że przed domkiem, żeby podwórko będziemy mieli oświetlone dzięki temu troszkę więcej. Znaczy, wejście chociaż do tego będzie oświetlone. Możemy iść spać? Chyba jeszcze nie. Nie, ale grę możemy zapisać, więc wolę zapisać grę. No, dobrze. Ognisko się nam wypaliło. Kości, nie wiem po co nam kości. W sumie co się da z tych ko... Ej, te kości się daje do... Szkoda, że tu craftingu nie ma, no i co ja mam z tym sobie zrobić? Kamień tutaj da. Kurde. Coś nam bije w coś. O, cztery kości i materiał coś robi. A skraftuje. Nie wiem. Coś zrobiłem. Ale nie wiem co to jest. Aha. Aha. Cztery kości i materiał to jest armor. A królik. Idę się napić. Ten armor bardzo mało daje, więc nie wiem, czy on jest taki słaby, czy że jest taki silny, że aż tak mało daje. Żeby czym więcej go robić. Że w miarę wygląda ten domek. Mi się podoba. Ale wiesz co jest najgorsze, że tu widać się... Kurwa mać. Ty tak przeklinasz co chwilę.
Zaraz umrę. Jakim cudem? Coś się stało? No podpaliłam się. Aha. Ognisko nie, a nie ma tu czegoś takiego jak łóżko, żeby zapisać grę? Bo do domku fajnie by było łóżko, niż takich szałasik budować. Mam wrażenie, że one są obok nas. Ja idę do ogniska, bo zimno tam w tym domu, jak nie wiem co. Łódka. Nie wiem, no może biją w to, ale tego nie rozwalą, bo patrz, ile razy w to biły i jeszcze ani razu nam tego nie rozwaliły, nie? To może... Może to nie jest do rozwalenia dla nich. Skąd my weźmiemy cztery te skóry królika, żeby łóżko zrobić? Ej, bo one bardzo mocno w to biją. Co tu chodzi? Jeżeli ktoś wie... O Jezus, bym wleciał w to. Jeżeli ktoś wie, czy kanibale mogą rozwalać te płotki, to proszę napisać w komentarzu. Nie mamy patyków. W tym się możemy jeszcze ogrzeć, choć to. Tutaj ta pochodnia ta też daje ciepło. Przynajmniej powinna daje. No coś tam daje. Dobra, czekaj, możemy iść spać. Jeszcze nie. Ja se tu też tak stanę. I chcę jeszcze sprawdzić. Tak, tu jest łóżko, tu jest krzesło. Krzesło będziemy robić. No może. Ale nie, grę możemy na razie tutaj przed domkiem zapisywać. Ale chodzi mi o krzesło, że energię ci oddaje. Nie musisz pić wody ani jeść, tylko siedzisz chwilę i się automatycznie energia oddaje. Tak, to nie. Też nie. Czy on powiedział LOL? Bo usłyszałem LOL. Chyba nie. Jego śmiech nie rozwala. Dobra. Tak, prześpimy się i skończymy też ten odcinek, bo to już będzie 30 minut kolejna, a tu prawie nic nie zrobiliśmy. No oprócz tego, że zrobiliśmy domek, tak jak tam widać. Nie wiem, po co nam te flary, skoro nie mamy nawet pistoletu na flary. Nie wiem, skąd te flary się zdobyło. To plus to plus to, plus co dawało bombę? Dynamit. Nie, to plus to plus... Nie to. A to nie. Jakieś te bomby się robią. Domek ładny jest. Mi się podoba ten domek. Cholernie szybko zamarzam. Da się tu coś już jeść? Nie, suszy się. Tylko się teraz zastanawiam, czy w domu to się na pewno wysuszy. A wiesz, to jest głupie? A może dlatego, że my jeszcze dachu nie zrobiliśmy? Bo w domu powinniśmy mieć... Cholercia, nie powinniśmy w domu zamarzać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może właśnie dlatego, że my tych nie zrobiliśmy jeszcze.
No. Tu wszystko. Da się tu jeszcze coś postawić? Niemożliwe, że tu już wszystko wisi. O, wiedziałem. Tu jeszcze coś mogę powiesić. Ciekawe, czy one mogą kraść jedzenie przez okno. Bo ta suszarka nasza przy oknie tak troszkę wisi. Na pewno będą się wspinać na okno. Co tam? Tak, na pewno będą się wspinać na okno. Już za chwilkę możemy iść spać. O, patrz, tu jest mrowisko takie, nie wiem co to jest. I jak na ten E naciśniesz, to się ubrudzisz i dla kanibali niby jesteś mniej widoczna. Nie widzisz go? Nie. Tutaj stoję, o tu na nim. No Nie. stoisz na nim. Aha, to tylko mi się pojawiło. Okej, To fajnie. tylko raz można. A, można iść spać. Ale co raz można? Przecież ja nie używałem jego. Można iść spać. Dobrze, idę. Z. No, to kliknij Z. No, przecież klikłam. To idziemy spać. Budzimy się, zapisujemy grę. No, i tu się pożegnamy. Jeżeli się podobało, zostawcie łapencję w górę. A będzie więcej, może, no nie może, bo na pewno będziemy się jeszcze wybierać do jakichś wiosek kanibali, to na pewno. Jeszcze się wybierzemy do kopalni, jakichś tam jaskiń, o. Zwiedzimy całą mapę, ale wszystko po kolei. Więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to musicie zostawić teraz subskrypcję i lajka pod tym filmem. Olu, na koniec, to standardowe twoje. Pa, pa! Pa, pa.